8 października 2019 roku podczas usuwania niewybuchu w kuźniańskich lasach śmierć poniosło 3 saperów. Rok po tych dramatycznych wydarzeniach na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy na cześć ich pamięci. W służbie saperów patroli rozminowania niezmiernie ważne są wysoki poziom wyszkolenia, znajomość procedur oraz umiejętne wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu wojskowego i materiałów wybuchowych. Najistotniejszym czynnikiem jest jednak niezmiennie zwykłe żołnierskie szczęście. Niestety, 8 października 2019 roku tego żołnierskiego szczęścia zabrakło żołnierzom 28 i 29 patrolu rozminowania. Szanowni Państwo, życia naszym poległym kolegom przywrócić nie możemy. Winni im jednak jesteśmy wieczną pamięć. Uroczystość została zorganizowana przez dowódcę 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego, Fundację Invictus Veteranus oraz gminę Kuźnia Raciborska. Chciałbym wam powiedzieć, że byłem kiedyś w roli, może nie rodziców, ale dziecka. Miałem 3 lata i straciłem w podobnych okolicznościach ojca. Jest mi niezmiernie trudno dzisiaj mówić o tym, ale miejsce, które dzisiaj reprezentuję, nie chciałbym, żeby w waszej pamięci zostało tak jak miejsce, w którym zginął mój ojciec. Pamięć ludzka to jest wieczność. My mamy na tym samym pomniku 3 inne nazwiska osób, które zginęły w tym samym lesie, oddając swoje życie w czasie pożaru 92 roku. Od tamtego czasu pamiętamy, od tamtego czasu składamy kwiaty i wiązanki i myślę, że waszym bliskim na tym pomniku będzie dobrze. W trakcie uroczystości zmarli saperzy zostali także pośmiertnie odznaczeni, a odznaczenia złożono na ręce najbliższych.